Cześć YouTube, to ja Maciek, to jest kanał Nowe Allegro. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pierwszy Brickhead, który kupiłem sobie na otwarciu LEGO Store w Warszawie w Arkadii i jest to Statua Wolności, zestaw o numerze 40367, tak on się prezentuje. Zaraz go sobie złożymy, ja się nie mogę doczekać, mam taki bryloczek do kluczy w samochodzie w kształcie figurki Statuy Wolności oraz magnes na lodówkę, do tego teraz mam też to i nie mogę się doczekać. Fajne elementy, ten zielony naprawdę jest bardzo fajny, taki sand green bodajże. No cóż, nie przedłużamy, lecimy z recenzją tego setu, zostańcie ze mną. Pudełeczko z Statuą Wolności w wersji Brickheads już jest przed Wami. Zestaw 40367, numer Brickheadsa 93 Lady Liberty. I otwieramy sobie pudełko, zajrzymy do środka. Jest to mój pierwszy Brickhead, dlatego nie wiem czego się za bardzo spodziewać. Tutaj oczywiście macie tył pudełka, jak to wygląda. I zaraz przejdziemy do otwarcia. Co warto nadmienić, standardowo w mniejszych zestawach LEGO mamy plomby, które się tutaj wciska, a w tych setach Brickheadsowych mamy plombę, którą trzeba naciąć nożem i zaraz to uczynię. Dobra, plomba zdjęta po drobnych problemach, ale jest. I otwieramy sobie, zaglądamy do środka, jak to wygląda. Bardzo mi się podobają w ogóle kolory, które są wykorzystane, oczywiście standardowe kolory, jeżeli chodzi o Statuę Wolności. Mamy instrukcję, która jest taka i wygląda w ten oto sposób, złożona na pół. I mamy małe woreczki nieponumerowane oraz czarną płytkę, która będzie podstawką. No i cóż, składamy i recenzujemy. Do zobaczenia za chwilę. Mój premierowy Brickhead jest już przed Wami. Tak się prezentuje po zbudowaniu Lady Liberty, Statua Wolności. Taka mała dygresja, zanim zaczniemy, że ten zestaw jest oznaczony jako 10+, a podejrzewam, że można byłoby to obniżyć, choć tak nie ma to znaczenia, ale przy ilości klocków i budowie, która nie jest skomplikowana, można by zdecydowanie to trochę obniżyć i skierować do nieco młodszej grupie fanów LEGO. Dobra, przejdziemy sobie do recenzji. Co tutaj mamy? Mamy statuę, bardziej jako statuetkę Lady Liberty, Statuy Wolności, która mieści się oczywiście w Nowym Jorku. Tak ona się prezentuje w pełnej okazałości przed Wami. Mamy tutaj elementy w kolorze sand green, kolor, który chyba bardzo polubiłem w tym momencie. Niestety nie mam zbyt wielu elementów i będę musiał to zmienić, żeby móc sobie wykorzystać je w swoich budowlach. Mega, po prostu mega jest ten kolor. Bardzo mi się spodobał, znaczy podobał mi się wcześniej, po prostu teraz tak poczułem mięty do niego, więc będę starał się zbierać elementy w tymże kolorze. Dobrze, zestaw osadzony jest na takiej podstawce, którą sobie montujemy, jest zamontowany na dwóch studach, więc możemy go sobie postawić bez podstawki, możemy go mieć na podstawce, oczywiście chyba lepiej, gdy siedzi sobie na podstawce, dlatego zostanie on tutaj w takim kształcie. Co więcej, mamy dwa zadrukowane elementy, które są oczkami, standardowymi oczkami w Brickheadsach, z tego co zauważyłem, tak one w większości się chyba prezentują. I co jeszcze? Mamy tutaj oczywiście płomień, który dzierży w prawej dłoni Lady Liberty. Generalnie ten płomień zrobiony jest ze złotych włosów. Bardzo fajny patent ze strony LEGO, naprawdę fajnie się to prezentuje, ale do tego co tutaj jest wykorzystane, dość tak trochę prześmiewczo, ale bardzo fajnie. Nie wiem, czy to jest taki zamierzony punkt, gdy zdejmiemy sobie te włoski, czyli ten płomień. Mamy tutaj szminkę. Każda kobieta musi być gotowa w każdym momencie, dlatego Lady Liberty również jest na to przygotowana i gdy płomień zgaśnie, ma szminkę, żeby się tutaj chyba nią pomalować. Dobra, zakładamy płomień z powrotem, niech on sobie tutaj gra i buczy. Lecimy do prawej, z prawej do lewej dłoni. O, i tutaj mamy tile'a 2x2, znaczy 1x2, przepraszam, który w wersji takiej, która tej oryginalnej wersji, znaczy się tej dużej wersji, która stoi w Nowym Jorku, jest tutaj coś napisane. Nie pamiętam dokładnie co, mogę się mylić, ale chyba to są
podziękowania od Francuzów dla Amerykanów, bo jak wiecie, bądź nie, jest to wolność z prezentem od Francji dla Ameryki. I chyba tam jest to napisane, chociaż mogę się mylić, poprawcie mnie. Mogło tu by być coś nadrukowane, fajnie by to wyglądało. Nie wiem, czy mieliście styczność z magnesem, który można było dostać jakiś czas temu, bądź chyba nawet jeszcze jest w ofercie na Lego Shopie ze statuą wolności. To w tym magnesie figurka, która tam się znajduje, na takim tajlu właśnie jest nadrukowane coś i wkleję wam tutaj zdjęcie, ponieważ posiadam ten magnes, on sobie siedzi u mnie na mojej lodówce, ale postaram się wam to pokazać i wkleję wam gdzieś tutaj zdjęcie. Dobra, co tutaj mamy jeszcze? Tak to się prezentuje z każdej strony. Jak możecie zauważyć, na górze mamy tą koronę, która z perspektywy takiej, jak teraz widzicie, rewelacyjnie wygląda i fajnie, na fajnym patencie jest to jakby zbudowane, ponieważ na tym takim ala okrągłym klocku, który doskonale znacie chociażby z Piratów, często wykorzystywany był tam, mamy osadzone tych 5 elementów i po prostu opadając sobie to w ten sposób, tworzymy koronę głowy Statuły Wolności, która jest fajnie odwzorowana. Przepraszam. I tak to się prezentuje. Bardzo fajny patent i jak to stoi sobie gdzieś na półce, tak jak to będzie miało miejsce z moim briketsem Statuły Wolności, to bardzo ładnie będzie wyglądało. Dobra, kochani. Czy coś jeszcze? Chyba nie, no bo tutaj nie ma zbyt wiele co pokazywać i co omawiać, ale z tej okazji, że jest to mój pierwszy briquette, na pewno nie ostatni, to chciałbym nadmienić jedną rzecz, która byłaby fajna do zrobienia w przyszłości przez Lego. Za kilka złotych więcej, gdyby była taka możliwość, to czy nie chcielibyście dostać briquette'a w takiej formie oraz to samo, co widzicie tutaj, czyli w tym przypadku Statuę Wolności w wersji minifigurkowej, która stałaby sobie gdzieś obok na dłuższym plejcie jako podstawce, żeby to było trochę wydłużone, żeby to był ten briquette, a obok była wersja minifigurkowa. I z każdym innym briquette'em, gdyby było tak samo. Na przykład mamy teraz La Catrinę, która wyszła. Osobiście mi się ten set nie podoba, ale gdybyśmy mieli wersję minifigurkową tej La Catrinę obok tej briquette'owej, na pewno bardzo fajnie by to wyglądało. Analogicznie z każdym innym briquette'em Turbo. Czy to byłyby serie licencjonowane, czy to byłyby nielicencjonowane serie, jak tutaj. Rewelacyjnie by to wyglądało na półce. Do tego mielibyśmy zawsze ekstremną figurkę. Tak jak mówię, za kilka złotych więcej Lego by to nie kosztowało dużo, żeby wyprodukować coś takiego. A fani cieszyliby się. Czy to zobaczymy? Wątpię. To takie po prostu moje małe życzenie i takie spostrzeżenie, które mam z okazji tego, że sobie zbudowałem tą Statuę Wolności. Dobra, kochani, to chyba byłoby na tyle. Tutaj nie ma co gadać i przedłużać. Co sądzicie o tym secie? Dajcie znać w komentarzach, czy macie jakieś briquette'y, który jest ulubionym waszym briquette'em. Podzielcie się tym ze mną. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku, lajkach. A my widzimy się w kolejnym filmie już bardzo niedługo. Ja wam dziękuję za to, że jesteście. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.